Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś holenderski fast food kapsulon. Bardzo popularne danie u nas też, my go też znamy. Bardzo wiele osób go w domu robi, dlatego że jest proste i bardzo smaczne. A więc zaczynamy. Musimy zacząć od mięsa. Ja będę używał mięsa z kurczaka, a mianowicie są to wytrypowane udka. Zobaczcie, takie ładne kawałeczki. Dlaczego używam udek? Dlatego, że nie będą suche po usmażeniu. Ja lubię mięso, jak jest soczyste i udka są o wiele smaczniejsze od piersi z kurczaka. Wrzucam tak, łyżeczkę, taką czubatą soli, bo tego kurczaka trochę jest. Do tego również łyżeczkę płatków chili. To musi być pikantne. Dodaję również suszony czosnek. Roztarty kminek. Dodaję trochę oregano. Bardzo dużo przypraw, aromatycznych przypraw. Oczywiście świeżo roztarty czarny pieprz. Również łyżeczkę. I dwie łyżeczki czerwonej, słodkiej papryki. Wlewam trochę oleju. I dokładnie wszystko wmasowujemy. Gotowe mięso odstawiam. Teraz zrobimy sos. Najlepiej sobie właśnie wszystko przygotować, a później będziemy wszystko montować. Tutaj mam 7 łyżek kwaśnej śmietany, to 18 i dodamy kilka łyżek majonezu. Majonez używam kielecki, lekki. Dodamy kilka łyżek. 3, powiedzmy 4 takie porządne łyżki. Wetrę 2 ząbki czosnku. Gotowe. Możemy trochę przyprawić. Oczywiście szczypta soli, ale nie za dużo, dlatego że majonez jest już przyprawiony. I świeżo roztarty czarny pieprz. Dodamy trochę soku z cytryny, ale cytrynę najpierw musimy dobrze rozmasować, wtedy puści więcej soków. Uważajmy na pestki, żeby nie wpadły. No i zakwasiliśmy trochę na sos, ale musimy te smaki zrównoważyć. Ja dodam taką porządną łyżeczkę prawdziwego miodu. Można dodać cukru, jak ktoś posiada. Wkroję trochę mięty. Bardzo ważne i uwierzcie mi, fajnie podkreśla smak sosów dodanie właśnie trochę mięty. Pokroję tak drobniusieńko. Wystarczy. I dokładnie sos przemieszajmy. Spójrzcie, jaki mamy sosik. I niech sobie stoi i przegryza się smakami. Ja teraz zrobię frytki. Potrwało to dosłownie niecałe kilka minut. Zobaczcie, cała miska nakrojona. Idę teraz zalać zimną wodą. Kilka razy przepukam, żeby pozbyć się nadmiaru skrobi. No i frytki mam przygotowane do smażenia. Przepukałem je kilkukrotnie zimną wodą i osuszyłem. Więc możemy smażyć. Olej jest już odpowiednio rozgrzany. Pomalutku wrzucamy, żeby nam nie wykipiało, bo może się pożarem skończyć. Usmażone na złoty kolor frytki wyjmujemy teraz z tłuszczu.
Teraz zajmiemy się mięsem. Mięso smażę na patelni grillowej. Po kilku chwilach mięso musimy odwrócić na drugą stronę. Zobaczcie, jak się pięknie zrumieniło. Właśnie o to chodzi. Mięso się dosmaża, ja mam chwilę czasu, żeby zetrzeć trochę żółtego sera. Mam goldę i cheddar. Ścieram na grubych oczkach. Goldy wystarczy i teraz cheddar. To są sery takie, jakbym mógł to nazwać, półmiękkie. I szybko się roztapiają. Dobra, tyle wystarczy. Przełożę na talerzyk i nadal czekamy na mięso. Mięso mam usmażone, więc wykładam na deskę. Odstawię, żeby delikatnie przestygło, a w tym czasie już będę napełniał pojemniki do zapiekania. Wysypujemy na dno frytki. O, powinno wystarczyć. Delikatnie posolę. Niesłone ziemniaki nie są smaczne. I teraz mogę pokroić mięso. Gotowe. I teraz do pojemników wsypujemy porcję mięsa. Ale ja zrobię to tak, żebyśmy dobrze wszystko widzieli. Mięso jest soczyste, fajnie przyprawione, aromatyczne. Posypujemy żółtym serem. I wkładamy na kilka minut do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni. Chodzi o to, żeby to nam się fajnie zapiekło i ser rozpuścił. Spójrzcie tylko, jak to wygląda pięknie. Już by się chciało jeść, ale teraz musimy dokończyć. Dodajemy sałatę. Polejemy trochę sosem, tylko muszę zrobić dziurkę. Następnie dodajemy trochę czerwonej cebuli. Kładziemy pomidory. Znowu polewamy sosem.
i wszystko wykańczamy marchewką. Robimy coś takiego. Taki piękny szlaczek po środku. No i sami przyznajcie, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze i apetycznie. Aż nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Ja sobie usiądę, bo mam stołek. To na razie odstawię, a tu będę próbował. To jest coś wspaniałego. Delikatnie mięso. Porządnie przyprawione, czuć, pikantne. Sos czosnkowo z nutą mięty. Taką, wiecie, daje takie orzeźwienie. Do tego warzywa. Delikatnie słodka marchewka na wierzchu. Po prostu to całość jest niesamowicie smaczna. Może i roboty trochę przy tym było, ale zobaczcie, co otrzymaliśmy, jaki efekt końcowy mamy. To po prostu wygląda, nie wiem, mógłbym z tym do Holandii pojechać i się z tym chwalić. Myślę, że nikt by mnie nie pogonił. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i pozwólcie sobie zrobić takie pyszności w domu. Raz na jakiś czas nie zaszkodzi. A wszyscy będą na pewno zadowoleni.